w seminarium, na którymś roku trzecim chyba, ksiądz kardynał, wtedy ksiądz profesor Karol Wojtyła wykładał nam etykę społeczną. To trwało 2 lata i wtedy już żeśmy się z nim zapoznali. No a potem jako biskup, najpierw sufragan, no to były częstsze spotkania duszpasterskie. No a jak już został ordynariuszem, no to właściwie cała ta praca już była w ścisłym kontakcie z nim. No wykładowcą był dobrym. Był bardzo zwięzłym. Skrypt, który nam dał, to był chyba najbardziej wzorowo opracowany skrypt, z któregośmy się uczyli. No, był wymagający także. No, może w czasie seminarium, no to tak jak każdy profesor się zapisuje specjalnie. Czym nas zaskakiwał jako kleryków w seminarium? Na drugim piętrze seminarium była droga krzyżowa. W pościeśmy tamtą drogę odprawiali. Taki był wtedy zwyczaj. I na tym korytarzu bardzo często spotykaliśmy, wychodząc z pokojów, księdza Karola Wojtyłę, który odprawiał drogę krzyżową. To była taka sprawa, która nas zaskakiwała. Jego postawa. Jako wykładowca no, był konkretny, nie nudził nigdy. Natomiast jego osobowość no, jakoś wzbudzała pewien szacunek, patrzenie na niego, zwłaszcza tą jego postawę takiego abnegata. Przez cały czas chodził w jednym płaszczu. W zimie miał taką podbitkę pod ten płaszcz. No i to też nas jakoś zastanawiało. To jego takie proste życie i raczej służenie innym niż patrzenie, szukanie swej pozycji. Ksiądz biskup Wojtyła jako sufragan był w episkopacie odpowiedzialnym za duszpasterstwo młodzieży. Współpracował wtedy, bo duszpasterzem spośród duchowieństwa był ksiądz Malinowski z Warszawy, z Józefowa. Współpracował z takim drugim Bożym Szaleńcem, księdzem Kowalikiem z Reszla, a z Krakowa był ksiądz Tadeusz Ryłko. I oni tworzyli taki sztab przy księdzu biskupie Wojtyle i w czasie wakacji organizowali różne obozy. Zawsze był jakiś albo kajakowy, albo taki górski. Między innymi na tym górskim obozie, to chyba był w Pieninach, wtedy grupa księży, która spędzała, miała zawsze jakieś zadanie duszpasterskie i tam opracowano taki program duszpasterstwa ministrantów, który stał się podstawą potem tego duszpasterstwa. A potem przejął to duszpasterstwo ksiądz Blachnicki, no i utworzył ten program ministrancki. To też było w jakiś sposób pod patronatem księdza kardynała. Oaza ksiądz kardynał dowiedział się w Nowym Targu. Jak przejeżdżał przez Nowy Targ, to nigdy nie opuścił lodów, które były w Nowym Targu wtedy podobno najlepsze. Zazwyczaj stawał przed wikarówką tam gdzieś. Naprzeciw była taka stoisko z lodami, więc kierowca te lody nosił do samochodu i tam też ksiądz kardynał dowiedział się o oazach, o ruchu Światło Życie, bo ta grupa ministrancka, starszych ministrantów, tej młodzieży akademickiej miała już jakiś taki kontakt z księdzem kardynałem przez te spotkania w tej
piwnicy naszej, na tych opłatkach, przy wizytacji było spotkanie z grupą i ministrancką szkoły średniej i z tymi akademikami. Więc ja tam robiłem z nimi takie obozy wędrowne po górach, nie tych wysokich, tatrzańskich. Nie czułem się na siłach, tylko po tych mniejszych. Szliśmy często z Nowego Targu do, aż po Babią Górę, czy Paranią Górę. Z drugiej stronyśmy szli aż po Bieszczady i po Bieszczadach. Zawsze pisaliśmy z tą młodzieżą zwyczajem oazowym pozdrowienia. Zawsze do kardynała pierwsze, potem do rodziców, do księży. I wracając z pogrzebu do domu, podchodzę, a właśnie ksiądz Czarna Wołga stał. No i pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz kardynał już miał loda. No i pyta się mi, co ty tu robisz? No jestem. Sierpień się zaczął, zmiana wikarych i druga grupa pojechała. No bo ja wczoraj dostałem od was kartkę z Bieszczadów, a ty już dzisiaj tu jesteś. No ale kartka długi czas szła z tych Bieszczadów. No więc mu mówię, że tu skończyliśmy ten obóz wędrowny, a teraz druga grupa jest w Krościenku na oazie. I on się pyta, co to jest ta oaza. No i musiałem mu to wytłumaczyć, kto jest tym założycielem. On znał księdza Blachnickiego, ale nie miał takiego kontaktu z nim. W każdym razie wywiad ze mną przeprowadził na ten temat i jakoś sobie to zapamiętał. Nie wiem, nie dowiedziałem się od nikogo, jak się po tym dostał do tego Krościenka, bo tam zawitał. Jak nawiązali kontakt ksiądz Blachnicki z księdzem kardynałem. W każdym razie stali się takimi wielkimi przyjaciółmi od tego czasu. Ksiądz kardynał mówił, że ksiądz Blachnicki przekłada sobór na język codziennego duszpasterstwa. I to było do księży często tych oazowych, a takie spotkania zawsze były co roku, nie jedno, nie dwa, częściej. No i więc w tym w 72 już roku na spotkaniu opowiadał, jak się to o tej oazie dowiedział i gdzie. No i wtedy zachęcał księży bardzo. W roku 76 był odpowiedzialnym już za Komisję Episkopatu do Spraw Apostolstwa Świeckich i wtedy zaprosił księdza Blachnickiego i przedstawicieli ruchu na spotkanie tej komisji, gdzie ci przedstawiciele ruchu Światło Życie przedstawili ten program formacyjny, ewangelizację, już od dzieci po dorosłych, bo ksiądz Blachnicki zaczynał oazy od dzieci. Potem dzieci wyrosły, więc młodzież była. Potem młodzież wyrosła, więc powstawały grupy już rodzinne i tak powstały kręgi rodzin oazowe. Ksiądz kardynał no, widział w księdzu Blachnickim człowieka, który realizuje sobór, a mam wrażenie, że to był jedyny biskup, który tak w pełni realizował sobór, jak tylko mógł, nie na siłę, ale każdą inicjatywę popierał, na wszelkie sposoby zachęcał do tego. I ten kontakt z księdzem Blachnickim był taki, że oni się spotykali co miesiąc. Ja byłem już potem prefektem w seminarium od 71 roku. Więc jak ksiądz Blachnicki jakiś czas nie był, to jak mnie spotykał, czy nawet posyłał, co jest z księdzem Blachnickim, bo u mnie nie był. Jak go zobaczysz, to powiedz, że czekam na niego.
Więc te kontakty były rzeczywiście duże i potem oazy natrafiały na wielki sprzeciw władz ówczesnej polityki polskiej. To było coś, co było głównym wrogiem Polski Ludowej, więc zaczynały się szykany. Więc wtedy ksiądz Blachnicki tym więcej chodził do księdza Blachnickiego po wsparcie i po obronę, która była potrzebna i wobec władz państwowych, a także i wobec kościelnych. Cóż to będziemy mówić? Byli biskupi, którzy widzieli, nie znając dobrze tego programu, widzieli w oazach jakiś program, nawet czasem nie za bardzo kościelny. Posądzano księdza Blachnickiego o protestantyzm. No więc byli ludzie, którzy nawet podrabiali pewne dokumenty i rozpowszechniali je przeciwko księdzu Blachnickiemu. No więc wtedy to świadectwo księdza kardynała Wojtyły wobec także episkopatu było ważne. Po prostu zakwestionowano program oazowy. Wtedy ksiądz kardynał Wojtyła powołał razem z biskupem Błaszkiewiczem z Przemyśla, który był opiekunem ruchu Światło Życie i służby liturgicznej, bo to było razem. No i taką komisję powołał, do której na przewodniczącego powołał księdza ojca Jankowskiego Styńca, profesora księdza Nagiego, dziś kardynała, i księdza Danielskiego z Warszawy. No i ten program, nie wiedział o tym ksiądz Blachnicki, może go troszkę to tak zaniepokoiło, że nie wiedział. No i ocena była bardzo dobra. Ksiądz Jankowski, ojciec Jankowski z Tyńca, no powiedział, że co prawda mógłby istnieć jakiś program jeszcze lepszy, ale on nie zna lepszego. Biblia, na której się ksiądz Blachnicki opierał, bo program był oparty o Pismo Święte, no powiedział, że jest wspaniała. Tam w kilku miejscach tylko księdzu Blachnickiemu potem powiedział, że w tym miejscu może by był lepszy taki tekst, a to było kilka. Także ta ocena dała bardzo dużo i ksiądz kardynał się już po tym o to opierał i na wszystkich potem konferencjach, kiedy ksiądz biskup Błaszkiewicz z racji opiekuństwa zabierał głos, wtedy ksiądz kardynał zawsze był tą pieczęcią, która na tym dawała to świadectwo i potwierdzała to. W 1978 roku, 4 maja, po konferencji usłyszałem od księdza kardynała takie słowa: no powiedziałem biskupom na konferencji, że Kościół w Polsce nie jest jeszcze w stanie ocenić tego, co dla tego Kościoła zrobił ksiądz Blachnicki. To było wtedy takie wyznanie księdza kardynała Wojtyły. A była trudna sytuacja. Minister Konkol napisał list na dwie strony, co prawda, do sekretarza episkopatu, biskupa Dąbrowskiego, że oazy są organizacją szpiegowską. I jako argument na tych dwóch stronach wymienił wszystkie skróty, jakie były używane w oazie. ONZ, Oaza Nowego Życia, 1. ONZ, 2. Oaza Nowego Życia, 2. stopnia, 3. stopnia. Różne te kursy, KODAL, kurs oazowy dla animatorów liturgicznych, KODA dla animatorów grup i inne rzeczy, diakonia wyzwolenia,
DW i tak dalej. Te wszystkie skróty jako szyfr szpiegowski. I przed wakacjami to było, więc była sprawa tych wakacji. Często milicja jeździła, likwidowała te oazy. No, tam też byli ludzie porządni. No i czasem uprzedzali księży, że będziecie mieć kontrolę. Czasem przychodzili dwa dni przed końcem i nakazywali do trzech dni rozwiązać. Oni się orientowali dobrze, jak długo trwa. No więc tak było, no, rzeczywiście rozwiązywali. Żądali spisu uczestników rekolekcji, a potem mieli ci uczestnicy, jak się dało, no, konsekwencje. Grożono, że nie zdadzą matury, że jak będą należeć, nie dostaną się na studia. Więc tutaj też były różne rzeczy. Księża byli nieraz w trudnej sytuacji, no bo to zależało też od tych, którzy przychodzili. W Olszówce ksiądz dał listę z tego, ale poszedł na cmentarz, pospisywał nazwiska z pomników i oddał. No i miał spokój, a nim oni doszli do tego, kto to jest. Inny też w tej Olszówce, obecnie probor od świętego Kazimierza tutaj w Krakowie. Po prostu jak przychodzili do niego, to im powiedział, idźcie do kurii. Mnie kuria zabroniła dawać list, a w kurii mają te listy, więc jak wam dadzą, to jest, ja jestem posłuszny, oni są odpowiedzialni. Ja wam tylko mogę powiedzieć, dlaczego kuria nie pozwoliła mi dawać listy. Bo ja tu mam sekretarza wojewódzkiego dziecko i powiatowego komendanta milicji syna też mam. I oni prosili w kurii, żeby nie dawać listy, bo te głupole przyjdą i narobią tylko kłopotu. No to jak usłyszeli, to tak było. Ale te rzeczy się powtarzały. Wtedy oazy były w wynajętych domach, no bo nie było żadnych innych możliwości. Więc w stodołach młodzież spała, na strychach spała. I to było nawet, dzisiaj to jest nie do pomyślenia. W warunkach nawet rodzice by protestowali, a wtedy to wszyscy byli zadowoleni z tego. I ci dostawali kolegia gospodarzy. Wtedy były tak zwane kolegia i wyznaczali po kilka tysięcy nawet, do 6 tysięcy kary. No i ci gospodarze przecież nie mogli tego płacić, oni wynajmowali często za Bóg zapłać, względnie tam z jakiś za prąd czy coś, bo to używała młodzież. Ale najczęściej to było wszystko za darmo, tacy byli ofiarni ludzie. No i dostał taką sumę do zapłacenia. Wtedy w jednym roku ksiądz kardynał wyszedł naprzeciw księdzu Blachnickiemu i zapłacił chyba około 70 tysięcy złotych mu dał. A to była taka porównywalna z dzisiejszą, tam, bo oaza kosztowała 120 do 200 zł. Teraz kosztuje 400, no to porównywalne to jakoś było. No, ale ksiądz Blachnicki po tym pierwszym takim zaszczyku powiedział, no przecież nie możemy kardynała wykorzystywać, żeby tylko on płacił. No i jacyś tam dobrzy ludzie. Wtedy była akcja 5 zł na konto tej kary i wszyscy oazowicze, którzy byli w tym ośrodku, wpłacali po 5 zł jako karę. To znowu był taki kłopot dla tych, którzy przyjmowali, no bo na 1000, 2000 po 5 zł ile było przekazów. No to jak młodzież szła razem, to na poczcie kazywali im przepisywać na jeden przekaz. No to wtedy była akcja, idziemy pojedynczo. Jak oni utrudniali, to im trzeba też było. Tak. Na tych przekazach było miejsce na korespondencję. No, były też różne tamte przypisy
albo modlitwa o nawrócenie, albo to, albo czasem młodzież różna była, więc czasem im tam też napisała ostre słowa. Także to też dzisiaj, gdyby ktoś wziął, jeżeli te przekazy się zachowały gdzieś, to można by było pracę napisać na ten temat. Ksiądz kardynał, kontakt jego z młodzieżą, mniej więcej od 70 do 78 roku, w tym czasie, kiedy już się dowiedział, co to są oazy, więc nie tylko bronił, ale to był jedyny biskup, który przyjeżdżał na oazę, siadał na pniaku i koło niego młodzież, najczęściej śpiewy. Takie spotkania na tych oazach księdza kardynała to były dni wspólnoty. 13 dnia był taki dzień wspólnoty, gdzie oaza, te punkty, w których byli, zbielała się w jednym punkcie, promieniście to nazywano. Schodzili się na ten dzień wspólnoty. Najpierw było przedstawienie się, potem były świadectwa, potem była msza święta. I potem było jeszcze nabożeństwo, takie rozesłania programujące. No więc ksiądz kardynał, jak ten dzień wspólnoty był, to we wszystkie miejsca starał się jechać. Myśmy mieli takich 6 oaz wielkich, gdzie te dni wspólnoty się odbywały. Krościenko miało główne w Krościenku. Czasem gdzieś indziej się zbierali. Taka góra koło Krościenka jest Błyszcz. Tam często się odbywały te spotkania i jest taka charakterystyczna jeden dzień, gdzie ksiądz kardynał wyszedł na ten Błyszcz w deszczu wielkim i tam odprawił tą mszę świętą na tym spotkaniu. Więc przyjeżdżał, też tak wybierał. Czasem się pytał, jaką młodzież macie, zwłaszcza tutaj celował na te miejsca, gdzie była już młodzież starsza, czyli gdzie był trzeci stopień na tej oazie. Bardzo słuchał świadectw, bo młodzież wtedy mówiła, co przeżyła, co jej to dało. Wypowiedzi były niesamowite czasem i on tego słuchał. I snuł se swoje refleksje, czasem się dzielił tym, co usłyszał. Więc to pierwsze to były te dni wspólnoty. Drugie to były odwiedziny takie, że u nas, jak były oazy, to w każdym turnusie starał się być na każdej, u każdej grupy. Przyjeżdżał tak, albo sobie brał na jeden dzień po południe, po pracy, kilka ośrodków i nawiedzał. Zawsze jak przyjeżdżał, to coś przywiózł ze sobą. To słodycze, to czasem nawet mięso, szynkę, co tam gdzieś mógł, przywoził. No i zawsze było spotkanie. To były bardzo miłe spotkania, bo siadał właśnie na tym pniaku często, albo na co mu tam dali. No i młodzież śpiewała, wypytywał, popisywali się różnymi tam piosenkami, wciągali kardynała w rozmowę. No czasem te piosenki z różnymi gestami takimi, no więc prosili kardynała, żeby też czasem młodzież była taka, że chciała go na czymś tam podchwycić przy tym, czy widzieć jak się troszkę powygłupia. Rzeczywiście on odpowiadał na ich wezwania z tym, że on miał gesty przemyślane. Więc to było bardzo miłe. Trzecie spotkania to często celował na wieczór, pogodny wieczór. Zawsze na oazie dzień się kończył pogodnym wieczorem i modlitwą. Więc przyjeżdżał, żeby pośpiewać, żeby popatrzeć, jak się ta młodzież wygłupia. Ksiądz Blachnicki te wieczory nazywał radością w Duchu Świętym.
Ale ta radość była różna, czasem nie bardzo w Duchu Świętym, no bo młodzież przychodziła taka, jak przychodziła wzorce, miała nieraz kabaretowe. No więc różnie to było. Jak był kardynał, oczywiście starali się być poprawniejsi, ale czasem po prostu taka młodzież, jaka była, oni czasem nie rozróżniali, że coś nie pasuje. Więc się włączał, a zwłaszcza w śpiewy. Taki wypadek, pobyt na pogodnym wieczorze. W Kalwariiśmy mieli zebrzydowskiej oazę, tam był trzeci stopień. Mieszkali u sióstr Serafitek, dziewczyny na strychu tego domu pątniczego tam, bo tam były trzy siostry, a taki domek był większy, gdzie przyjmowały pątników w czasie odpustów. I miały koło domu taką stodółkę, gdzie miała jeden taras i drabinkę i drugi taras. Tam spali chłopcy, a pod tym z ich spaniem były te pogodne wieczory. No przyszedł już, przyjechał dosyć późno. No i w takim miejscu, gdzie były dwa krany, mycie, zwłaszcza dziewczyny, które potrzebowały trochę więcej czasu, no więc one zawsze do północy tą toaletę uprawiały. No i ktoś tam słyszał, że tam jest jeszcze, tu przyjechał pod ten dom, no i puka. Cisza. Puka drugi raz. Jeszcze większa cisza, bo wtedy też i milicja przychodziła na zbadanie. Trzeci raz, siostra zakonna, taka bardzo energiczna, brata miała księdzem też, no, ona nas tam przyjmowała, zapraszała po prostu. Nie mogliśmy zrezygnować, póki ona była przełożoną, to ta musiała zabyć u niej. W końcu podchodzi do tych wieś, kto tam po nocach nie daje spokoju? Słyszy, kardynał. Jaki kardynał o tym czasie? No kardynał. Krakowski kardynał. Otwiera, no rzeczywiście kardynał. To wy już śpicie? Ja przyjechałem na pogodny wieczór. No i wtedy wszyscy do tej stodoły. No i wtedy pogodny wieczór. To bardzo lubił. Zresztą to powiedział na tym w Krakowie na skałce, że jak odwiedzał oazy, to najbardziej wybierał pogodne wieczory, żeby się pobawić, żeby patrzeć, jak się bawią. Więc to były takie najmilsze spotkania. Przyjeżdżał, jak przyjechał w porze posiłku, siadał między nimi, co mu dano, to zjadł. Razem z nimi, czasem przy stole coś powiedział. W Żykach żeśmy mieli taki punkt, tam byli ministranci, mieszkaliśmy u organisty w jego domu. Oni tam mieli jeden pokój, a resztę wszystko wynajmowali, zresztą potem syn został księdzem też. Więc przyjechał tam wieczorem do tych ministrantów, prawie w porze posiłku. No. W czasie tego posiłku wygłosił takie wspaniałe przemówieńko, może trochę dla ministrantów za trudne, ale wyjaśniał im, co to znaczy to Fos Zoe, znak ruchu światło-życie. No a potem śpiewał, bawił się z nimi. To było ten jego udział na tym. Zresztą młodzież także potem przychodziła do niego. Zawsze w okresie święta Bożego Narodzenia był u niego opłatek w kaplicy, a potem w tej największej sali wszyscy się zbierali i tam był ten pogodny wieczór z życzeniami opłatkowy. Zbierali się także na świętego Karola. Jak tam mogli, to też próbowali tam jakieś recytować rzeczy. Często wybierali jego poezję, która zresztą była trudna. Oni nie mieli przygotowania, więc
Nieraz to marnie wychodziło, no ale pamiętam, że kiedyś tam któryś z tych jego poematów próbowali mu zadedykować na imieniny. Tak to wyglądało jako biskup. Interesował się, był z tym, z tymi grupami, był z tą młodzieżą. Jedyny, który tak zawsze był. Następca jego, kardynał Franciszek, go próbował naśladować. Trochę inaczej. No, on może nie był zainteresowany pogodnymi wieczorami, ale rozmową. Wtedy tak wszyscy koło niego i pali się do niego też. Próbował go naśladować i robił to dosyć dobrze, choć trochę inaczej. Co jeszcze z tych czasów biskupich w Krakowie? Taki może jeden charakterystyczny też wypadek. W 1973 roku ksiądz kardynał, ksiądz Blachnicki urządzał dzień rozesłania. Wszyscyśmy się zjeżdżali, to było zesłanie Ducha Świętego i ten dzień dla księży był następnego dnia, uroczystość Matki Kościoła. I wtedy ksiądz Blachnicki postawił tam taką figurę przed tym ośrodkiem w Krościenku i chciał, żeby ksiądz kardynał poświęcił tą figurę i żeby tam odmówił akt oddania po raz pierwszy Ruchu Światło Życie, Służby Liturgicznej Matce Bożej. Ksiądz kardynał mu obiecał, a potem się coś takiego tam gdzieś pokręciło, że mnie zawołał i mówi: słuchaj, obiecałem. Jest mi bardzo smutno, ale nie dam rady przyjechać. Ja wiem, że zawiodę księdza Blachnickiego, ale nie dam rady przyjechać. To przeproś go ode mnie. Jeszcze drugi ksiądz gdzieś tam też, nie z naszej diecezji, się z nim spotkał i mówi: no nie mogę być, i też to przywiózł. Także miał dwa takie świadectwa o tym. Ksiądz Blachnicki się bardzo zmartwił tym, tak widać było po nim. Była msza święta, kończyła się tam w tym namiocie światła. No i księża stali, ksiądz Blachnicki był do zgromadzonych odwrócony, a wszyscy w tą stronę i przez drzwi. Akurat prosto tych drzwi były te schody od tej figury do góry. I nagle patrzą wszyscy, kardynał idzie. No, zelektryzowani. Ja się poczułem głupio, bo mówiłem, że nie przyjedzie, a on przyjechał, wszedł do kaplicy, no prawie się msza święta kończyła. No i mówi: nie mogłem przyjechać, ale znalazłem takie malutkie okienko i przyjechałem, żeby księdzu profesorowi poświęcić figurę, odmówić akt. No i zeszliśmy na końcu mszy świętej pod ten pomnik Matki Bożej, pod tą figurę, no i tam poświęcił, odmówił ten akt, no i siadł do samochodu i pojechał. To było niesamowite dla mnie, no bo ma zajęcie cały ten i potrafi z Krakowa, no jednak to jest trochę kilometrów, przyjechać, żeby odmówić ten akt poświęcenia. No to rozradowało księdza Blachnickiego i to był taki znak, niesamowity znak księdza kardynała, że jak doceniał to duszpasterstwo i tą soborową odnowę, którą ksiądz Blachnicki podejmował. A potem no, papież. Z jednej strony to była radość wybrania. W trakcie trzeciego turnusu zmarł Paweł VI 6 sierpnia.
na Polanie Sidzińskiej. Mieliśmy oazę, dwa domy. W jednym domu, takim malutkim, gdzie tylko mogli, i w sąsiedzkich stodołach spała młodzież, a tą oazę prowadziło dwóch księży. Jeden to był Stanisław Dziwisz, kapelan, a drugim był ksiądz Jan Szkodoń, który był ojcem duchownym w seminarium, profesorem pastoralnej. No i przychodzi wiadomość, że umarł Paweł VI. I wtedy ksiądz Dziwisz jedzie, no bo musi jechać z kardynałem na pogrzeb. Wtedy go ksiądz Szkodoń pyta, czy może kardynał Wojtyła zostać papieżem. Ksiądz Dziwisz mówi, gdyby był Włochem, zostałby, ale ponieważ nie jest Włochem, to chyba jeszcze nie zostanie. No i tak się stało. W każdym razie wtedy pojechał, nie był na naszej pielgrzymce, bo co roku na zakończenie tych oaz jeździliśmy na Kalwarię, który zawsze przewodził, zostawił nam taki list, że jest z nami w jedności. No i wrócił z tego Rzymu jako kardynał po miesiącu pontyfikatu Jana Pawła I. Nowe konklawe. No i wtedy chyba ksiądz kardynał czuł to, się tak pożegnał. Byłem, jak wyjeżdżał i w kurii, potem jeszcze na stacji. Było widać, że jedzie tak już jakoś. Przeżywał to bardzo. No i nie wrócił. Nie wrócił już jako nasz biskup. Z jednej strony była to wielka radość, a z drugiej strony dla nas, którzyśmy prowadzili duszpasterstwo młodzieży, bo takie trzy piony były w Krakowie. Nasze, potem było młodzieży ogólnej, pracującej. Ksiądz Sołtysik się tym zajmował. No i był jeszcze ksiądz Płonka, który zajmował się młodzieżą akademicką jako ten koordynujący. Więc myśmy to tak trochę odczuwali, że no co będzie? Kto zostanie następcą? Znaliśmy te różne możliwości, te przyjaźnie i zastrzeżenia. Więc to nas troszkę tak z jednej strony radowało, z drugiej strony i my się obawiali, jak to będzie. No ale jako papież po prostu nie zapomniał o tej oazie, o tej młodzieży, o ruchu i o innych duszpasterstwach. Zaraz po wyborze napisał list do wszystkich tych, którzy byli odpowiedzialni, dziękując za współpracę tutaj, potem mówił, że pamięta o nas. Wkrótce potem napisał także list do księdza biskupa Błaszkiewicza. To było takie znowu ciekawe i charakterystyczne. Może nie wszyscy na to zwrócili uwagę. A ten list do księdza Błaszkiewicza był zaadresowany i posłany do księdza prymasa. Ksiądz prymas otwarł list, no i czyta, a tu jest do biskupa Błaszkiewicza. No więc poprosił księdza biskupa i przekazał mu, a Ojciec Święty to zrobił celowo. Dlatego, że te różne opinie i te różne skargi też do księdza prymasa, na księdza Plachińskiego, takie były. No a tutaj ten list miał księdza prymasa także upewnić, że Ojciec Święty dalej to duszpasterstwo otacza opieką i popiera.
ile razy spotykałem się z nim w Rzymie. W tej rozmowie zawsze mówiłem, że oaza się modli za Ojca Świętego, służba liturgiczna modli się za Ojca Świętego. A on zawsze odpowiadał, to samo powtarzał. Ja was także noszę w swoim sercu.